W tym wideo odpowiem Ci na pytanie, czy jak masz wiele różnych, ale to naprawdę różnych schorzeń, to czy masz szansę przejść badania lekarskie, oczywiście przejść pozytywnie, dla kandydata na prawo jazdy amatorskie. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i zacznę od dość dramatycznego zapytania zdesperowanej mojej czytelniczki. Witam, mam 32 lata, bardzo chciałabym mieć prawko i dowieść rodzinie, że dam radę, że sobie poradzę, no ale nie wiem, czy mogę. No, problem jest głównie ze zdrowiem. Mam złożoną wadę serca, WPW, jaskrę obłoczną, nadzroczność i astygmatyzm w obłoczach, nieprawidłową tolerancję glukozy, niedoczynność tarczycy, niedosłuch na jednym uchu, no na drugim uchu mam aparat słuchowy, no ale tym drugim w ogóle nie słyszę. No, martwię się, że nie będę mogła mieć prawka, czy mam jakąkolwiek szansę, czy warto próbować. Mam przyznany stopień niepełnosprawności w stopniu lekkim. Odpowiadając na to pytanie, czy w sumie te pytania, zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych nie jest oceniana w oparciu o rozpoznanie, czy wymienione rozpoznanie jakiejkolwiek choroby, czyli samo rozpoznanie niewiele tutaj znaczy. No, chodzi tu bardziej o faktyczne istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do bezpiecznego prowadzenia pojazdów mechanicznych, no i skutkować ma to niezagrażaniu innym uczestnikom ruchu drogowego, no i w tym również Tobie. No, spróbuję Ci to tak wytłumaczyć. Powiedzmy, jeżeli moja wada wzroku daje się skorygować okularami do normy, no, widzę, co się podczas tej mojej jazdy na drodze dzieje, potrafię zareagować na jakieś zagrożenie, jak mi ktoś wyskoczy, czy jakieś zwierzę, czy człowiek, czy pieszy, no to w moim przypadku, pomimo że noszę okulary, mam wprawdzie krótkowzroczność, to prawko dostałem. Natomiast gdybym był ślepy, jak ten przysłowiowy kret, no w zasadzie widział czubeczek własnego nosa, maksymalnie, no niestety wtedy prawko byłoby nie dla mnie, no i żaden lekarz, nawet mój znajomy, pod tym by się nie podpisał. A ja bym się nawet źle czuł, jeżdżąc, jakby to powiedzieć, bez jakiegokolwiek widzenia w nocy czy w dzień, żebym nikogo na tej drodze nie widział. Przykładowo, no jeżeli Twoja choroba serca powoduje u Ciebie jakąś częstą, nagłą utratę przytomności, utratę świadomości, no to decyzja lekarza będzie zupełnie inna niż u takiego kandydata jak ja, stabilnego kardiologicznie, wprawdzie przeszedłem zaweł, mam stenty, próby wysiłkowe wychodzą ok, no, toleruję wysiłek, no i nikt się raczej tam nie spodziewa po mnie, że dostanę nagłego drugiego zawału za kierownicą, no i przy okazji narozrabiam troszeczkę na drodze. Oczywiście przy takiej, jak wymienionej u mojej czytelniczki, mnogości schorzeń, no sprawa się nieco komplikuje. Ale jeżeli Ty jesteś osobą zdeterminowaną, no to co musisz zrobić? Po prostu musisz pójść do lekarza uprawnionego do badań kierowców. No, mały disclaimer, bo nie jest to refundowane przez NFZ, przez Narodowy Fundusz Zdrowia. No, musisz zapłacić, no i zapłacić również, kiedy orzeczenie jest dla Ciebie negatywne, kiedy ono nie jest pozytywne. Też się musisz liczyć, że lekarz nie da Ci raczej na najdłuższy jakiś okres, na 10-15 lat, tylko na 2, na 3, bo czy powiedzmy na 5. No, nieważne na ile da, ale da raczej terminowo. I jest to, czy Ci się podoba, czy nie, jedyna jakaś rozsądna droga postępowania, jeżeli masz dużo schorzeń, nie wiesz co masz robić, po prostu udaj się do tego człowieka, który się na tym zna, czyli do lekarza uprawnionego do badań kierowców. Znam naprawdę wiele osób z orzeczoną niepełnosprawnością, które prowadzą auto, przeszły tą całą procedurę, że tak powiem, zdały prawo jazdy, przejechały setki tysięcy kilometrów. No, istnieje możliwość dostosowania pojazdu do Twojego schorzenia, szczególnie przy problemach z narządem ruchu. Wtedy lekarz wpisuje odpowiedni kod, np. automatyczna skrzynia biegów, czy jakaś gałka na kierownicy. Także końcowa decyzja, tak czy owak, należy do Ciebie. No, należy do Ciebie, czy masz się udać do tego lekarza i spróbować, czy nie. I po prostu, jak się nie zbadasz, to po prostu nie będziesz wiedziała, no czy nie będziesz wiedział. Osobiście jestem zwolennikiem podejmowania akcji, nawet w przypadku, kiedy sprawy dla Ciebie wyglądają beznadziejnie. A czasami się okazuje, że jakieś tam proste rzeczy, proste udogodnienia i Świat stoi przed Tobą otworem. Tak więc głowa do góry, do boju, do odważnych świat należy. I myślę, że przemyślałeś już po tym filmiku, jaką podjąłeś decyzję. Na tym kończę. Jak miałeś, czy miałaś podobną sytuację, koniecznie podziel się z nią w komentarzach tutaj poniżej filmiku. Już teraz pójdź do klawiatury komputera, wyciągnij ją ładnie, tak jak ja, coś tam ciekawego napisz. Być może właśnie Twoja sytuacja pomoże komuś innemu, także napisz koniecznie, jak to się zaczęło, a najważniejsze, jak się skończyło i czy już masz swoje uprawnione prawko. Jeżeli nie jesteś moim subskrybentem, moim widzem, zrób to już teraz. Linki do subskrypcji są po mojej prawej, gdzieś tam na dole, po Twojej w sumie stronie lewej. I w ten sposób nie przegapisz żadnej mojej najnowszej produkcji. Mówił Darek Kraśnicki i do zobaczenia w moim kolejnym wideo. A tak na marginesie, z oporami powoli, ale przepisy dotyczące wymagań zdrowotnych na prawko, nasze polskie przepisy, powoli stają się mniej restrykcyjne. Jest to wymuszane przez prawo unijne, gdzie zrozumienie potrzeb niepełnosprawnych jest nieco większe. Wierz mi, niestety tak jest. No, tak czy owak, również powoli dociera to do główek naszych miłościwie panujących. Niestety, wprawdzie jest to metodą, no jak to mówią, szag w period, dwa szaga nazad, czy jak to tam po rusku śpiewali, czyli metodą dwa kroki do przodu, jeden do tyłu, krok do przodu, pół kroku do tyłu. No ale trzeba sobie zdać sprawę, że społeczeństwo raczej nasze coraz zdrowsze nie jest, osób niepełnosprawnych jest coraz więcej. No i chciałyby też sobie jakimś autkiem pojeździć. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i do zobaczenia wkrótce.